Wojciech Smarzowski znów realizuje film dziejący się we współczesności. Jaką Polskę zobaczymy w tym filmie? Polska Smarzowskiego. Myślę, że widz ani fani Wojtka no, nie zawiodą się. To będzie realny obraz Polski. Wojtek zawsze zresztą walczył o... i zawsze na jego na pierwszym miejscu jest ta realność ważna. Taką prawdziwą chyba. Tu jest troszkę inna historia niż w przypadku Domu Złego, gdzie scenariusz rzeczywiście był napisany parę lat wcześniej. Pomysł na film Drogówka pojawił się bardzo dawno, natomiast ta historia ewoluowała, zmieniała się i teraz ma taką formę, że możemy ją realizować. W zasadzie na planie nie rozumiemy się bez słów. Każdy wie, co ma robić i tylko uzupełniamy tą historię, a to reagujemy na to, co się dzieje. I Wojtek jest takim reżyserem, który daje taką pełną wolność. W tych, jakby to, na co się umówimy, to robimy. I to jest super. I sprawdza się to, że jest bardzo długi okres przygotowawczy. Że były wszystkie barwy ustalone ze scenografią, z kostiumami. I ta wspólna praca, która poprzedza film, w tej chwili to wszystko działa jak zegarko. Dzięki temu i dzięki temu nam się uda ten film zrobić, bo mamy, i to jest jednak bardzo skomplikowany projekt i mamy na to tak w sam raz lub troszkę za mało czasu. Po raz kolejny współpracuje pan z Wojciechem Smarzowskim. Na czym polega urok tego reżysera? Jest przede wszystkim zawsze przygotowany, bardzo, bardzo przygotowany do pracy. Dużo czasu poświęca na przygotowanie filmu, na dopracowanie scenariusza, przez co potem na planie jest bardzo rzadko taka sytuacja, że poszukujemy czegoś, czy reżyser poszukuje czegoś, nie wie co, jaki efekt ma być osiągnięty. Krótko mówiąc, no bardzo, bardzo pomaga to w pracy całej ekipy. Dlaczego rolę Ryszarda Króla postanowił pan przeznaczyć dla Bartka Topy? A gdybym komuś innemu, to dlaczego komuś innemu? Po prostu czuję, że on jest najlepszy, że to najlepszy wybór, żeby opowiedzieć tę historię. Ryszard Król, uczciwy policjant czy skorumpowany glina? No nie, bardzo uczciwy policjant, wrzucony w jakiś wir życia. To nie jest postać jednoznaczna oczywiście. Nie jest mu łatwo, ma 7 kumpli, 6 kumpli. Pracuje w policji. No i musi rozwiązać zagadkę, chyba zagadkę życia, tak naprawdę. 7 grzechów głównych, 7 bohaterów. Czy każdy z bohaterów, czy do każdego z nich jest przypisany dany grzech? Tak. Tak. A jak to wygląda w przypadku głównego bohatera? Pycha. Jak wyglądały pana przygotowania do roli policjanta? No, bazą jest oczywiście scenariusz i rozmowy z moimi kolegami, ale też z kolegami związanymi z tym fachem, z zawodem policjantów. To jest historia kryminalna, która pochodzi z głowy. Natomiast bardzo wiele sytuacji, o których czytamy czy słyszymy w dzienniku, gdzieś tam ma swoje odbicie. To są historie zasłyszane, przeżyte, przeczytane. Wszystkie one się składają na taki, a nie inny obraz. W scenariuszu bardzo przykuło moją uwagę, że chyba jako jeden z pierwszych chce pan pokazać tę Warszawę wielokulturową. Mam taką ambicję, mamy, żeby opowiedzieć, żeby pokazać to miasto szerzej. Jakbym się miał z kimś ścigać, no to z opisem oczywiście tam Tyrmanda w złym, zachowując proporcje. To, że bohaterami są policjanci, to jest oczywiście pretekst do tego, żeby ta opowieść była, mam nadzieję, szersza i wielostopniowa. No a co będzie, to zobaczmy. W zasadzie opowiadamy historię bardzo klasycznie. Mamy świetne kamery, Epic, które są pierwszy raz, wydaje mi się, w fabule w Polsce używane. Natomiast też wprowadzamy obraz różnych innych nośników, jak telefony, kamery przemysłowe, GoPro. Także będzie trochę takiej mieszaniny. I to nie jest wyzwaniem o tyle technologicznym, co tym, jak to będzie przyjęte przez widza. Film jest swego rodzaju eksperymentem też. Wojtek, nie tak dawno, jak żeśmy rozmawiali,
no, użył takiego sformułowania, że jest to chyba, jak do tej pory przynajmniej, najtrudniejszy film, który przyszło mu realizować. 88 nazwanych ról, bardzo duża ilość aktorów, bardzo dobrych aktorów, każdy chce zagrać u Wojtka Smarzewskiego. Bardzo dużo lokacji, w ciągu dnia nieraz 2-3 przerzuty, zdjęcia w centrum miasta. Mieliśmy określone godziny na zamknięcie ulic. Były warunki straszne, bo padał deszcz, który zamarzał. Nie mogły samochody jeździć tak szybko, jak miały. Mieliśmy skonstruowane specjalne ze światłem takie rigi na samochód, na magnesy, że tylko się zakładało, zdejmowało, żeby pokazywać z zewnątrz, wewnątrz. Kamery na szczęście są malutkie w tej chwili, bo kamera Epic to jest taka najmniejsza kamera na rynku cyfrowa. W związku z tym ona się mieściła do samochodu i w zasadzie mogła się operować dookoła. I takie powstało takie szaleństwo. Ja bym tego też tak nie nazywał wyścigami, to takie raczej były przejażdżki. Jak zdobywaliście Państwo fundusze na film? Zaczęliśmy oczywiście od złożenia wniosku do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Oczywiście wniosek poparty był pewnymi listami intencyjnymi. Ten budżet się domykał. On był początkowo nieco mniejszy niż ostateczny budżet. No ale to się okazało dopiero po pewnym czasie, jak żeśmy zaczęli rozbierać scenariusz na czynniki pierwsze. Okazało się, że z 40 dni, które żeśmy planowali, to żeby zrealizować materiał, to potrzeba nie 40, a 46 dni zdjęciowych, a to wiąże się oczywiście z większą ilością funduszy, środków potrzebnych na zrealizowanie 46 dni. W związku z tym cała struktura planowana, która była we wniosku do PISF-u umieszczona, no uległa kompletnej zmianie. Wypadli koproducenci, którzy byli w tamtej strukturze finansowania, pojawili się nowi koproducenci, to jest właśnie przedstawiciel, pan Robert, przedstawiciel głównego koproducenta. Co zadecydowało o udziale Agory w tym projekcie? Zadebiutowaliśmy jako koproducent przy filmie dokumentalnym, który też się pojawił na ekranach kin. To było Świadectwo na podstawie książki kardynała Dziwisza. Tam nie ukrywam, że ten sukces, go obejrzało go milion widzów, pozwolił nam myśleć o następnych planach. W ubiegłym roku pojawił się na ekranach film Marka Koterskiego i wspólnie ze studiem filmowym Kadr. Byliśmy koproducentem tego filmu. I nie ukrywam, że z panem Dariuszem mieliśmy już możliwość współpracy wcześniej przy okazji serialu pani Agnieszki Holland Ekipa. I przy złożeniu tej propozycji no, nie musieliśmy się długo zastanawiać. Znamy dorobek pana Wojciecha, gwarantujący wysoką jakość, a myślę, że coraz większą też frekwencję. Kino, które nie jest z założenia komercyjne, ale przynoszące, cieszące się dużą popularnością, więc wierzymy w ten projekt bardzo. Jak porównałby pan pracę przy tym filmie z pracą przy Róży? No, zupełnie inny film, zupełnie inny klimat. Tam jednak jeden główny obiekt, dom Róży. Tutaj mamy codziennie jesteśmy w kilku obiektach, nie wracamy do nich. Cały czas mamy nowe rzeczy, także to jest w ciągłym biegu praca. No i też inne pokazywanie historii. Ja się staram robić każdy film, jakby był pierwszy, po raz pierwszy był na planie i zobaczyć to po raz pierwszy. Także się staram, żeby wszystko było inne. Co najtrudniejszego spotkało panów przy tej realizacji? Wie pani, jeśli o mnie chodzi, no to wydaje się, że to na domknięcie budżetu, bo powiem tak, no gdyby nie wsparcie Instytutu, jakie żeśmy otrzymali, to jest nieco mniej niż, tylko troszeczkę mniej niż 50% budżetu, no to, że tak powiem, zabezpieczenie pozostałych środków, to jednak jest w obecnej sytuacji, no nie jest takie proste. Czy myśli pan, że film ten może wywołać swego rodzaju skandal? Nie tam skandal od razu. Mam nadzieję, że ten film będzie poruszał i wzruszał. I że może nie będzie głupim filmem, no tylko na tym mi chyba zależy. Dziękuję. Ja myślę, że będziemy na jesieni gotowi z montażem i z postprodukcją filmu. Będziemy mieć kopię, a co z nim dalej? Zobaczymy.